Ta historia jest naprawdę niezwykła. Nieraz kociaki potrafiły wywołać uśmiech na naszych twarzach. Ten kot okazał się wyjątkowy, jednak jego życie nie było lekkie. Wszystko zmieniło się, kiedy stanął przed pewnymi drzwiami. Mężczyzna nie mógł uwierzyć w to, co się stało po wizycie u weterynarza. Nie da się ukryć, że kociaki potrafią być wyjątkowo urocze. Ich niesforność często konkuruje z okazywaniem emocji swoim właścicielom. Niestety wciąż często zdarza się, że koty muszą zmagać się z bezdomnością. Na szczęście los potrafi się do nich uśmiechnąć. Bezdomne kociaki poszukujące domowej miłości. Nie zmienia to jednak faktu, że wciąż są przez nich kochane. Ciężko wzgardzić swoim pupilem. Niefortunnie niektóre z tych domowych drapieżników lądują na ulicy. Próżno szukać w tym miejscu miłości i troski, które są bez wątpienia poszukiwane przez bezdomne kociaki. Jeden z nich postanowił w akcie desperacji podejść pod pewne drzwi. Kiedy mężczyzna wychodził ze swojego mieszkania, nie w głowie mu były kociaki. Właśnie starał się poskładać swoje serce połamane po rozstaniu. Nagle usłyszał miauczenie. Okazało się, że pod jego drzwiami znajdował się bezdomny kot. Jego stan był opłakany. Początek niezwykłej przyjaźni rudy kot był wychudzony, zmarznięty, a jego oczy sugerowały, że nic nie widzi. Gdy mężczyzna otworzył drzwi do mieszkania, zwierzak odebrał to jako zaproszenie i wszedł do środka. Trzeba przyznać, że nieczęsto kociaki wykazują się taką śmiałością. Mężczyzna postanowił gościć kota. Podał mu wodę, a z racji tego, że nie posiadał żadnego innego jedzenia, podzielił się z nim swoją fajitą. To właśnie dzięki tej potrawie kociak zyskał imię fajita. Kot potrzebował jednak pomocy specjalisty. Mężczyzna zabrał go do weterynarza. Specjalista zauważył, że fajita ma znaczną niedowagę, zapalenie spojówek i infekcję górnych dróg oddechowych. Bezdomne kociaki często muszą mierzyć się z takimi przypadłościami. Kiedy mężczyzna i kot wrócili do domu, zwierzak zrobił coś niesamowitego. Fajita okazał swoją wdzięczność, wskakując swojemu wybawcy na kolana. Mężczyzna zapytał go, czy chce z nim zostać. Kociak potwierdził to miałknięciem, a mężczyzna ze wzruszenia uronił łzę. 2. Ujawniono. Zarażony pracownik z firmy kompletującej pakiety wyborcze, zaczyna się zgodnie z doniesieniami portalu Wamis, opiekun kota podzielił się tą historią za pośrednictwem serwisu Lovemeow. Kociak i mężczyzna przeżywali trudne chwile, jednak dzięki wzajemnemu wsparciu udało im się przezwyciężyć przeciwności.
Faita doszedł do siebie dzięki antybiotykom i trosce, a jego opiekun poskładał swoje serce do kupy. To piękny przykład międzygatunkowej przyjaźni. Źródło: WAMIS.